Ekscelencjo, księże arcybiskupie, ekscelencjo, księże biskupie, panie marszałku, szanowni parlamentarzyści, szanowni goście, czcigodni kapłani, drodzy państwo. Miło nam powitać wszystkich na konferencji, którą zorganizowaliśmy po raz pierwszy wspólnie. Akcja Katolicka i Parlamentarny Zespół Wychowanków i Sympatyków Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Ruchu Światło Życie. A w imieniu tego parlamentarnego zespołu wita państwa dzisiaj pan poseł Robert Telus. A w imieniu Akcji Katolickiej wita państwa prezes Zarządu Krajowego, pani Halina Szydełko. Wśród zadań, jakie stawia przed sobą Akcja Katolicka, jest również zaangażowanie polityczne. I choć nasze stowarzyszenie nie tworzy partii politycznej, ani też żadnej z nich nie popiera, to jednak zachęca swoich członków, aby czynnie uczestniczyli w strukturach władzy na wszystkich jej szczeblach. Wśród posłów i senatorów obecnej kadencji mamy kilkunastu członków Akcji Katolickiej. Są oni również licznie reprezentowani w strukturach samorządowych. Uczestniczenie nas, katolików świeckich, we władzy to nie tylko prawo, ale obowiązek. My chcemy mieć wpływ na to, co dzieje się w naszym kraju. Chcemy, aby stanowione prawo było zgodne z prawem Bożym i służyło człowiekowi. Pragniemy także być skuteczni w naszym działaniu, dlatego cieszymy się, że powstał parlamentarny zespół skupiający przedstawicieli środowisk katolickich. Zespół powstał w czerwcu tego roku i obecnie zrzesza 59 parlamentarzystów. Głównym przesłaniem naszego zespołu jest wspieranie i propagowanie ruchu oazowego, Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz wszystkich tych ludzi, którzy w tych ruchach formują się lub się formowali kiedyś w przeszłości. To także propagowanie życia, wszystkich wartości rodzinnych wynikających z nauki Kościoła katolickiego oraz katolickiej nauki społecznej. Ponadto inicjowanie i popieranie wszelkich inicjatyw legislacyjnych oraz projektów obywatelskich, które będą miały na celu poprawę sytuacji rodzin w naszym kraju. Niezwykle ważne jest również wspólne przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z obecnej przejawów ateizacji życia publicznego i wspomnianej dyskryminacji chrześcijan w Polsce i na świecie. Wspólnie zamierzamy stawić czoła jawnej walce z Kościołem, które obserwować można niestety także i tutaj w naszym parlamencie. Dziękujemy serdecznie za przyjęcie naszego zaproszenia i witamy pośród nas Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce. Witamy serdecznie krajowego asystenta kościelnego Akcji Katolickiej, Jego Ekscelencję księdza biskupa Mariusza Leszczyńskiego. Drodzy państwo, w państwa imieniu i swoim chcę bardzo mocno przywitać gospodarza miejsca, pana marszałka Kuchcińskiego, pana marszałka Marka Kuchcińskiego. Z panem marszałkiem witam również wszystkich parlamentarzystów, którzy przybyli. Mamy sobotę, część parlamentarzystów, nawet z zespołu, są na innych uroczystościach. Wiemy o tym, że dzisiaj również jest uroczystość w Toruniu. Część parlamentarzystów pojechała do Torunia, ale tych z zespołu, którzy są z nami, szczególnie witam. Witam mojego zastępcę w zespole, pana Andrzeja Derę.
Witam również pana posła Henryka Kowalczyka. Panowie posłowie reprezentują przede wszystkim ruch Domowego Kościoła. Witam również pana posła Stanisława Szweda i pana posła Piotra Polaka. Jest nam niezmiernie miło, że jest również z nami reprezentant Senatu, pan senator Władysław Ortyl. Cieszymy się obecnością Młodej Akcji Katolickiej. Witam serdecznie pana Łukasza Brodzika, prezesa Krajowego Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Bardzo serdecznie witam prelegentów dzisiejszego dnia. Nie, jeszcze Stowarzyszenie Rodzin. Przepraszamy. Bardzo serdecznie witam również Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, przedstawicieli Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz Ruchu Światło Życie reprezentowanych przez pana Seweryna. Bardzo serdecznie witamy. Struktury Akcji Katolickiej istnieją również poza granicami naszego kraju. Instytut Polskiej Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii obchodził w tym roku swój jubileusz, 65-lecie istnienia. Witamy serdecznie prezesa zarządu Instytutu Polskiego w Anglii i Walii, pana Zenona Handzla. Bardzo serdecznie chcemy przywitać dzisiejszych prelegentów, a będą nimi ksiądz dr Kazimierz Kurek. Bardzo serdecznie witamy. Pan doktor habilitowany Konrad Głębocki, bardzo serdecznie witamy. Również nasz kapelan parlamentarzystów, ksiądz Paweł Powierza. Będzie również z nami, dojedzie do nas pani doktor Barbara Fedyszak-Radziejowska, którą przywitamy, jak do nas przybędzie. O, właśnie witamy panią doktor. Nieprzypadkowo spotykamy się dziś w sali gmachu Sejmu. Chrześcijanin w życiu politycznym. Ten temat i to miejsce ma nam przypominać o naszych obowiązkach wobec ojczyzny. Zdając sobie sprawę z tego, jak wielką odpowiedzialność spoczywa na nas, przedstawicielach polskiego parlamentu, pragniemy jednoczyć środowiska katolickie we wspólnej pracy. Ze szczególną nadzieją spoglądamy tu w stronę Akcji Katolickiej, licząc na dalszą stałą współpracę. Liczymy na to, że dzisiejsza konferencja jest dopiero wstępem naszego dalszego współdziałania. A dzisiejszą konferencję poprowadzi w części pierwszej pan profesor Zbigniew Trybuła, wiceprezes Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej. A natomiast w części drugiej pan poseł Stanisław Szwed.